Sektor bankowy cały czas z uwagą obserwuje otoczenie, w jakim musi funkcjonować. To otoczenie jest niezwykle dynamiczne, zmienne, wymagające. Dlatego też konferencje takie jak ta dzisiejsza próbują ocenić czy określić możliwie dużo, w jaki sposób to otoczenie ma wpływ na działalność sektora. Ponieważ banki nie mają możliwości wpływu na niektóre procesy, bo to są procesy o skali makro i o niezwykłej intensywności, banki mogą się dostosowywać, mogą szukać znajdować wśród swoich załóg umiejętności po prostu jak najlepszej pozycji na tym zmieniającym się rynku. W tej chwili ogromną konkurencją i wyzwaniem są nowe firmy technologiczne, które mają mniejsze zobowiązania, mniejsze regulacje, mniejsze koszty utrzymania na rynku, dlatego stanowią trochę nierówną konkurencję. Banki starają się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą w ten obszar wchodzić, podjąć współpracę. Bywa tak, że same zakładają firmy technologiczne, które się będą specjalizowały w nowych produktach. Bywa tak, że te firmy są kupowane, bądź są podejmowane jakieś formy współpracy. Drugim wyzwaniem takim fundamentalnym jest wyzwanie regulacyjne. Regulatorzy świata, czyli w Unii Europejskiej, nasz rząd, Komisja Nadzoru Finansowego starają się regulacjami, przepisami wymóc na bankach jak najbardziej bezpieczne funkcjonowanie. To z kolei powoduje ogromne koszty i banki w tym momencie tracą pozycję konkurencyjną w stosunku do firm, o których wcześniej mówiłem. Dlatego potrzebny jest tutaj balans, szukanie równowagi. Trzeba mocno w tej chwili skoncentrować się, żeby sektor poprzez właśnie regulacje nie wpadł w sytuację niekorzystną w stosunku do nowej konkurencji.